Do tej pory wybierałem dość długie, dość długie apoftegmaty. Wam się może wydawać, że one są krótkie, ale w porównaniu do tego, z czego w większości zbudowana jest, zbudowany jest zbiór księgi starców, księgi apoftegmatów, są to rzeczywiście długie apoftegmaty. W większości posiadają one taką budowę aforyzmów, bardzo krótkie, ale trafne. Czasami śmieszne, czasami trochę dziwne odpowiedzi na pytania, które mistrzom życia duchowego zadają mnisi ich uczniowie. I dzisiaj właśnie będziemy mieli do czynienia z takim krótkim, ale bardzo treściwym apoftegmatem. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Na długości na pewno, bo będzie krótki, ale na jakości nie. W takim razie posłuchajmy mądrości świętego ojca Agatona. Pewien brat radził się Abba Agatona w sprawie nieczystości. A on mu rzekł: Idź, rzuć na ziemię przed Bogiem twoją słabość, a znajdziesz pokój. Wszystko. Yy, może to brzmieć trochę rozczarowująco, ale przyjrzyjmy się tej odpowiedzi, bo tak naprawdę jest przepiękna. Pewien brat radził się abba Agatona w sprawie nieczystości, a on mu rzekł: Idź, rzuć na ziemię przed Bogiem twoją słabość, a znajdziesz pokój. No, znów pojawia nam się tutaj motyw grzechu nieczystego. Ten grzech musiał bardzo wspomnianego brata gnębić. Rzeczywiście, grzechy związane ze sferą seksualności. Z nieczystością, z czystością, jak to ująć, należą do tych najbardziej dręczących nas i wstydliwych. Do takich, do których trudno się przyznać i, i zawsze to człowieka dużo kosztuje. Przełamanie się, powiedzenie tego, często te grzechy są jakoś tak prawda, albo, albo są spychane, że no może tego nie powiem, albo może dlatego nie będę chodził do spowiedzi przez dłuższy czas albo, albo też są opowiadane tak naokoło na byleby się tam prawda, spowiednik domyślił o co chodzi A jak się nie domyśli to w sumie też nie najgorzej więc brat przychodzi do Abba Gatona z wielkim ciężarem z czymś, co go autentycznie przytłacza, sprawia, że jego życie straciło blask, sprawia, że jego życie stało się ciężkie, nieznośne. W zasadzie można by to porównać do, do człowieka, który z zewnątrz prawda, zachowuje, zachowuje twarz promienną, ale w środku trawiony jest przez jakiś, jakiś wielki problem. Zdradza on Agatonowi o co chodzi. A wielki Abba odpowiada prostymi słowami. Idź, rzuć na ziemię przed Bogiem Twoją słabość. Rzuć na ziemię przed Bogiem Twoją słabość. To są yy, cudowne słowa, yy, opisowe powiedzenie bardzo prostej rzeczy. Idź i wyznaj. Idź i się przyznaj. Czy pomyśleliśmy kiedyś o wyznaniu grzechów, jakiegokolwiek grzechu? Nie tylko chodzi nam tutaj o ten grzech. Za grzech nieczystości, który gnębił brata przychodzącego do Abba Gatona, możemy podłożyć wszystkie inne te, które nas najbardziej dotykają, nas najbardziej gnębią, czy dla nas stanowią największy problem? Abba Agaton mówi rzuć na ziemię przed Bogiem twoją słabość mój grzech jest moją słabością rzuć przed Bogiem co zrzuca się na ziemię? na ziemię zrzuca się ciężar dopóki nie wyznasz ciężar leży na tobie dopóki się nie przyznasz ciężar cię przytłacza zgina do dołu Czasami, zanim tutaj chodzi o, prawda, o, o wyznanie tego przed kimś, tak, to chodzi też o przyznanie się przed sobą. Często przed sobą nie chcemy się przyznać do własnej słabości. Ona nas przygniata, sprawia, że nie możemy iść dalej, że ustajemy w biegu do nieba, w biegu do tego, żeby być lepszym człowiekiem, w biegu do tego, żeby yy, się poprawić, tak? A Bagaton mówi zrzuć to przed Bogiem przyznanie się jest zrzuceniem tego ciężaru. Co się, sta, co się dzieje wtedy z człowiekiem? Staje się lekki. Odzyskuje sprawność, odzyskuje możliwość biegu za Bogiem dalej. Można ten fragment po prostu tak po prostu sobie przejść, ale Myślę, że Abba Agaton wziął ten fragment, tak jak to sugerują redaktorzy tomu Apowtegmatów, wziął go po prostu z pisma. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla mnichów, dla, szczególnie dla mnichów pustyni egipskiej, że we wszystkich swoich wypowiedziach bazowali na Piśmie Świętym. Zresztą znajomość Pisma Świętego była dla mnichów czymś obowiązkowym. Znajomość nie tyle, że orientowali się, jakie są księgi, znajomość pamięciowa. Kiedy, mnisi, kiedy nowicjusz miał rozpocząć życie w klasztorze pachomiańskim, święty pachomiusz jest ojcem życia mniszego w formie Cenobitycznej, czyli wspólnotowej, że bracia nie są pustelnikami, tylko żyją razem w jednym klasztorze. Więc jeżeli ktoś chciał wstąpić do klasztoru świętego Pachomiusza, to musiał znać na pamięć co najmniej psał też, czyli 150 psalmów i Nowy Testament w całości. Bo to sprawiało, że żył na co dzień pismem, mówił pismem, myślał pismem, pismo świętego przepełniało. Więc podobnie musi być i z Abba Gatonem. Ten fragment, idź i rzuć przed Bogiem swoją słabość na ziemię. To parafraza, to e, troszeczkę zmieniony cytat e, z Psalmu 55. W Psalmie 55 w wersecie 23 czytamy: Zrzuć swą troskę na Pana, a on się podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. By miał się zachwiać sprawiedliwy. Zrzuć swą troskę na Pana. Abagaton, zrzuć ją przed Bogiem. Po prostu zrzuć. Niech ona ci nie ciąży. Niech ten grzech, niech ta słabość ci nie ciąży. Podziel się nią z Bogiem. Myślisz, że jesteś w stanie nieść ją sam? Nie. Podziel się nią. Czy myśleliście też tak właśnie kiedyś o wyznaniu, przyznaniu się do, do winy, jako podzieleniu się? Proszę nieść to ze mną. Proszę weź to ode mnie teraz, bo sam nie jestem w stanie tego dźwigać. Przez to ustaję w miejscu. Ale co jeszcze mówi Psalm? Bóg nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Zaraz, ale jaki sprawiedliwy. Przecież mówię o mojej, mojej słabości, o moim grzechu. To, to nie mogę być sprawiedliwy. My wszyscy już teraz jesteśmy przed Bogiem sprawiedliwi, bo On nas usprawiedliwił przez swoją śmierć. On udziela nam swojej łaski i odpuszcza grzech. To, że cały czas nam się przytrafia zło, to prawda. Ale Bóg obdarza nas sprawiedliwością, udziela nam swojej łaski. I tacy jesteśmy przed Bogiem. Tak na nas patrzy. Nie jak na tych, którzy są godni potępienia, ale jak na tych, którzy są godni Jego miłości, którzy zasługują, no nie zasługują, przepraszam, którzy nie zasługują na Jego miłość, ale otrzymują ją. Bóg nie pozwoliby się zachwiał sprawiedliwy. Kiedy zrzucisz swoją słabość, kiedy przestaniesz nieść ją sam uporczywie, przyklejając się do niej, ona jest moja, będzie mnie przygniatała do ziemi, ale ja będę ją niósł. Kiedy ją zrzucisz przed Bogiem na ziemię, znajdziesz pokój. Ile więcej byłoby pokoju, radości, uśmiechu na twarzy, gdyby zawczasu rzucić przed Bogiem swoją słabość. Gdyby w odpowiedniej chwili, nie czekając już na ostateczne wyrzuty sumienia, powiedzieć Bogu, tak, zgrzeszyłem, nieś ze mną tą słabość, weź ją. Pomóż mi, bo to mnie przytłacza, a Bóg odbiera ci grzech, i w zamian za to daje swój pokój. Pokój, który, jak mówi liturgia, przewyższa wszelki ludzki umysł. Pokój, który daje radość, szczęście. Niezwykle, naprawdę niezwykle w tym. A po wtegmacie ujmuje mnie to, w jaki sposób Agaton widzi wyznanie swojej winy. Jak ją nazywa? Po prostu zrzuceniem na ziemię przed Bogiem swojej słabości. Piękne słowa, piękny obraz na wyznanie grzechów. Kiedy następnym razem będziecie się zastanawiać właśnie, czy coś powiedzieć, czy do czego się przyznać, to. Pomyślcie właśnie o tym wyznaniu, jako o zrzuceniu przed Bogiem ciężaru, którego nie możemy nieść, bo jest zbyt przytłaczający, zbyt nas od, od Boga oddalający. No, ujmuje mnie tym słownictwem, tym. tym Sposobem myślenia Abba Gaton. Bo można widzieć w przyznaniu się do winy e, pogrążenie samego siebie, e, samobiczowanie, można w tym widzieć jakiś nieprzyjemny obrzęd, prawda? samoumartwienia i wymierzenia sobie kary. A Abba Gaton mówi: Nie, to nie o to chodzi, żebyś sam siebie karał, ale chodzi o to, żebyś podzielił się ciężarem. Ktoś go oddał, po co masz go nieść sam? I tak go nie uniesiesz. A Bóg go zabiera, niesie z tobą i daje pokój. To był Abagaton, który cytował Psalm 55. Bardzo Was zachęcam, żebyście dzisiaj może. Wieczorem przed snem sięgnęli do Biblii i otworzyli sobie księgę psalmów na Psalmie 55. To jest świetny psalm, kiedy gnębi Was właśnie poczucie winy, kiedy nie możecie sobie poradzić z jakimś grzechem, który dla Was jest uporczywy, przykleił się do Was i może z nim walczycie miesiąc, dwa, rok, całe życie. Przeczytajcie sobie ten psalm. I za nieprzyjaciela, który tam występuje, podstawcie właśnie grzech, swój, swój grzech, swoją słabość. Myślę, że to niesamowicie pomoże w przygotowaniu, czy do spowiedzi, czy do tego, żeby po prostu przed sobą przyznać się do błędu, do grzechu. A czasami tak trudno nam to zrobić przed nami samymi.